Cześć dziewczyny, ale super, że jesteście. Słuchajcie, jeśli śledzicie mnie na Instagramie, to na pewno ostatnio rzuciło Wam się w oczy niepoliczalna wręcz ilość stories, w których pokazuję moje zielone smoothie. To jest taka rzecz, która na przestrzeni lat na pewno w najlepszy sposób wpłynęła na moje włosy i ja bardzo chciałabym ją jakoś szerzej rozpromować i propagować picie takiego zielonego smoothie, ponieważ to jest naprawdę jedna z tych takich najprostszych, najbardziej naturalnych rzeczy, jakie możemy zrobić dla swoich włosów, oczywiście nie tylko dla włosów, ale przede wszystkim dla zdrowia, która jednak działa właśnie na włosy naprawdę genialnie. Zaczęło się od tego, że parę ładnych lat temu pisałam o smoothie z pietruszki na blogu, pisałam wtedy o zielonych sokach i wiem, że bardzo wiele z Was wypróbowało w ten sposób i potem przez lata wracałyście w komentarzach zdając mi trochę relacje na temat tego, jak bardzo smoothie z pietruszki czy też soki z pietruszki pomogły Wam wyhodować po prostu bardziej bujną czuprynę. I teraz przy okazji tego, że ja trochę do takiej formy smoothie ostatnio wróciłam, pomyślałam sobie, że odgrzebiemy ten temat, tak, aby jak największa ilość dziewczyn mogła się o tym dowiedzieć. Wydaje mi się, że to jest temat troszkę taki zapomniany. Natomiast na pewno patent jeden z najbardziej skutecznych i takich niesamowitych. Pietruszka jest naprawdę niesamowitą rośliną, która na naszych włosach może zdziałać cuda. Bardzo popularna jest pokrzywa, natomiast pietruszka zawiera mnóstwo łatwo przyswajalnego żelaza w połączeniu z witaminą C. I to daje taki dobry efekt, szczególnie u dziewczyn, które mają trochę niskie poziomy żelaza, trochę niską ferytynę. Albo możemy takie smoothie z pietruszki wykorzystywać też w trakcie miesiączki, kiedy więcej tej krwi tracimy. Poziom naszego żelaza spada, już o tym kiedyś opowiadałam. I taki dodatek może być naprawdę bardzo, bardzo fajny. Ale tak jak mówiłam, jeśli macie problemy z żelazem, jeśli macie anemię, to smoothie z pietruszki będzie dla Was naprawdę genialny. Ja dodaję jeszcze parę rzeczy, o których Wam opowiem, które Wam teraz pokażę. Ale naprawdę, jeśli chcemy trzymać się takiej podstawowej, prostej wersji, to naprawdę nie musimy tutaj dodawać dużo. Ponieważ pietruszka sama w sobie zawiera mnóstwo mikroelementów, mnóstwo witamin i krzemionka, która dla naszych włosów jest niesamowicie ważna. Ona jest takim budulcem właśnie dla naszej skóry, dla paznokci i włosów. I stąd obecność krzemionki jest sprawą bardzo popularną, jeśli chodzi o suplementy do włosów, skóry i paznokci. Ja o tym, czego szukać w składach suplementów, ostatnio stworzyłam post i też stories na Instagramie. Ale jeśli ten temat Was jakoś interesuje, to chętnie zrobię na ten temat osobny filmik, ponieważ to jest sprawa bardzo szeroka i bardzo ciekawa. Myślałam sobie też o tym, żeby zrobić jakieś porównania składów suplementów, bo teraz na naszym rynku jest ich naprawdę bardzo dużo. I te składy są dobre, natomiast właśnie stworzyłam taki post, w którym piszę o tym, czego w tych suplementach warto szukać. I krzemionka, której tutaj w tym zielonym smoothie mamy pod dostatkiem, była jednym z wspomnianych elementów. Ja do mojego zielonego smoothie dodaję często też tabletkę spiruliny, dodaję troszeczkę pestek konopi albo nasionek chia, dodaję tam też odrobinkę roślinnego białka vivo, może bardziej dla smaku niż dlatego, żeby mojemu smoothie pod względem wartości odżywczych czegokolwiek brakowało. Bazą jest oczywiście banan. Bardzo często dla większej objętości dodaję też parę łodyg selera. To zależy od tego, ile smoothie w danym momencie przygotowuję. Ale oczywiście seler również jest niesamowicie zdrowy i jest świetnym źródłem błonnika, więc taki dodatek jest jak najbardziej na plus. Oprócz tego u mnie stałym dodatkiem jest też sproszkowany sok z młodego jęczmienia, który jest naprawdę bombą, jeśli chodzi o minerały i mikroelementy. Ja o młodym jęczmieniu też bardzo dużo pisałam na blogu, pisałam trochę o tym, jak pozytywnie potrafi wpływać na siwe włosy. Wydaje mi się, że taki dodatek tutaj akurat jest bardzo, bardzo cenny, ale to już jest taki dodatkowy booster do tego, co jest naszą podstawą, czyli do świeżej pietruszki. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, żeby to był sproszkowany sok, a nie sam sproszkowany jęczmień, ponieważ sproszkowany sok, on jest troszkę ciemniejszy, tą różnicę widać od razu i działa trochę lepiej i trochę mocniej, jest po prostu bardziej stężony.
Zdarza mi się też dodawać różnego rodzaju ekstra bonusy, takie jak MSM, czasem jakiś kolagen, czasem Jaroseal albo Bioseal. Eksperymentowałam tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale wydaje mi się, że te dodatki nie są konieczne. Bardzo fajnym patentem jest również wykorzystanie ziół i możemy na przykład rozerwać sobie torebeczkę z herbaty z pokrzywą, tutaj mam taką, po to, żeby wsypać ją do naszego smoothie. W tym momencie wykorzystujemy to, co posiada w sobie taka torebeczka pokrzywy, natomiast pokrzywa w smoothie nie jest wyczuwalna. To jest naprawdę bardzo fajny sposób na to, żeby troszeczkę tych ziół w naszej diecie jakoś przemycić. Wiadomo, że wywary też działają bardzo dobrze, ale moim zdaniem nie aż tak dobrze, jak po prostu to, kiedy korzystamy z tego zioła, w całej formie przyjmujemy je właśnie tak. Wydaje mi się, że smoothies mogą być bardzo fajną opcją na przemycenie jakichś dodatkowych rzeczy, które gubią swój smak w tym naszym połączeniu, ale wiadomo, że też trzeba uważać, bo taki smak łatwo popsuć. Jeśli nie dodaję biokawiwo, to bardzo pomaga mi karob. Karob generalnie w smoothies bardzo często mi smakuje. Kakao nie używam ze względu na kofeinę, której zawiera całkiem sporo i czasem potrafi niezbyt fajnie na mnie wpłynąć, ale karob jest naprawdę super. I to jest taki podstawowy przepis na to smoothie, który ja najczęściej uskuteczniam. Natomiast tak jak mówiłam, im więcej pietruszki do tego smoothie władujemy, tym więcej dostarczymy naszemu ciału wszystkich tych cennych rzeczy i tym większy procent tego będzie mógł zostać przeznaczony na budowanie, wzmacnianie naszych włosów. Dlatego generalnie warto tej zieleninki upychać tam troszeczkę więcej. Wtedy pewnie będziemy musiały dodać troszeczkę więcej banana. Ja zwykle używam jednego albo dwóch i to jest takie małe smoothie dla mnie. Natomiast jeśli chce się naprawdę najeść, to 2,5 banana to jest taka ilość dla mnie optymalna i wtedy mogę sobie do tego smoothie nawet wrzucić dwie duże natki i te proporcje smakowe są ok. To jest połączenie, które jeśli chodzi o skuteczność i pokazanie swoich możliwości, wymaga czasu, dlatego dajcie takiemu smoothie przynajmniej 3 miesiące codziennego stosowania. Po 3 miesiącach zwykle większość dziewczyn widziała baby hair i widziała znaczną poprawę tych włosów. Najczęściej właśnie przez to zagęszczenie. I wydaje mi się, że jeśli zależy nam na wyhodowaniu nowych włosków, czy też nasze włosy od jakiegoś czasu wypadały i chcemy, żeby zaczęły odrastać mocniejsze, grubsze, żeby były w dobrej kondycji, to takie smoothie naprawdę uratuje nam życie. Natomiast tak jak mówiłam, potrzeba troszeczkę czasu. Ja piję je najczęściej rano, ale możemy je wykonywać o dowolnej porze dnia i będzie działało bardzo fajnie. Dodatkowo dodajemy do naszej diety mnóstwo błonnika, mnóstwo błonnika, który będzie bardzo drogocenny dla bakterii w naszym układzie pokarmowym, bo one się już nim zajmą i troszkę je podkarmimy, więc to jest naprawdę świetne. Tutaj mamy jakąś dywersyfikację, jeśli chodzi o rzeczy, których może dotychczas w diecie naszej troszkę brakowało. Jestem ciekawa, czy Wy w ogóle lubicie pietruszkę, jeśli tak, to w czym? Czy robicie zielony smoothie, jeśli tak, to z czego? Mam nadzieję, że mój filmik jakoś Wam pomoże. Dajcie znać, czy chcecie podjąć wyzwanie i wypróbować sobie takie zielony smoothie. Jeśli tak, to oczywiście trzymam kciuki za Wasze włosy. Dzięki Wam ślicznie za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!